Plus jest taki, że to są kamienie, po których można wejść jak po schodkach. Mamy Spidermana. Z cyklu Kulisy Urbexu. Ktoś tu walnął jakieś zieloninę, żeby utrudnić przejście. To jest tędy? To jest po swojej strony. Tu jest wejście przez drzwi. Pierwsza z kamienic na Świętochłowicach. Zobaczcie, co tutaj jest. Jakieś drewniane stoły. Całkiem fajne. Tutaj musiał być jakiś magazyn. O kurde. I my po to będziemy chodzić. Tego pokoju trzeba unikać. Materace, krzesło, nawet rower. Maxi. Jak tutaj byłem, to miałem wrażenie, że jestem w jakiejś dziupli. Teraz zrobimy to dlatego. O kurde, trochę się zmieniło tutaj. Tutaj ktoś musi urzędować. No. Zobacz, komputery. Dostęp bank. Ciekawe było tego, jak tu byłem w niedzielę. Monitorek. W każdym pomieszczeniu była miotła nowa. Głośniczki. Zamknę tego było. Kurde, to bardziej wygląda jak jakiś magazyn. Zobaczcie, kanapy. Ty, może tu ja nie był tu jakiś hotelu? Nie wiem, może. Zobacz, no co, skąd tyle tego wszystkiego? No. Takie same łóżka wyglądają nowe, jak takie hotelowe. No. Jeszcze nowe. Chyba, że ktoś tu ma magazyn. Co by zrobił? Instytut Onkologii. O kurde, serio? No to zobacz, no to jest może zwiezione z jakiegoś może szpitala. Może. Ktoś tu ma magazyn. No. Pozwozili jakieś stare rzeczy. Dogadali się z kimś. Boże, tego to nie zawoziłem, jak tu byłem. O. Ktoś chyba spożywał. No. Ziółeczko, mutli. Tablica rozdzielcza. To czyli została pozbawiona prądu chyba już jakiś czas temu. O kurde, ktoś tutaj bimberek pędził. No. Albo winko. O, i piękna lampa. Ona wygląda, ta kamienica, jakby ją ktoś przygotowywał do remontu. Zobacz, tynk zbity.
Tutaj jedno pomieszczenie, tu ta tarcza już jest niedostępna, w sensie tutaj po. Tam jest za tymi drzwiami zamknięte ogólnie. Patrz te meble. Kalendarz z którego roku? Nie jest napisane. Kurde, ale klimat. Kolejny pokój, również wyposażony. Tam jest łazienka. Chyba łazienka. Ja, pusty pokój. Nieaktywne wszystko. To jest wejście. To jest to, te starcie, gdzie było to. No. Tutaj. Nie, tu raczej nie będziemy wchodzić, nie ma po co. Dobra. A wam ktoś tu przyszedł w tej kamienicy? Kurde, tu musi ktoś pomieszkiwać. Dziwny klimat jest tutaj. No. Tak jakby ktoś za chwilkę miał skądś wyjść. I cię zdzielić. Serio. W 2021 kalendarz ktoś powiesił. O, ale klimat tutaj. No. Wszystko porozwalane. Patrz, wszystko spadło, a lampa wisi. No. Tu zimowe. Ubranka. Tutaj już łazienka. No, tak myślałem, ale być może kiedyś była tu łazienka, teraz wszystko zdemontowane. Kamienica jest w strasznym stanie. Nie dziwię się, że tutaj nikt nie mieszka. Ale fajny klimat, skoro te kawał rzeczy, no nie?
Ale powiem ci, że tu byłem, jak tu było ciemno. No to całkiem coś innego. Lepsze. Całkiem coś innego. Ja tu byłem pierwszy raz, jak tu było ciemno. Niedzielę teraz. Dobra, wchodzimy dalej. Ja jako ciekawostkę można pokazać. Nowe, miotły. Albo dobrze zachowane. No. Ładna garderoba. Bo skoro ktoś tutaj mieszkał w 2021, to 2 lata to nie jest dużo. Kabina prysznicowa. Mosiężny kran już zabrany. Ostatki dobrych rzeczy. Są rozkradane tutaj. Co tu mamy? A czekaj, tu byliśmy. Tu nie byliśmy. No, tylko tutaj nie byliśmy tutaj. Ale tutaj też widzę, że już... O kurde, komputer. A, i ta stacja mówiła, że przez chwilę miałem wrażenie, że jestem w czyjejś dziupli. Basen? No. A, ktoś podstawił, żeby mu nie kapało. A i tak przelało wszystko i... No. I mamy jeszcze strych. A strych bardzo niski tutaj, z tego co pamiętam. Mhm. Ale całkowicie pusty. Ma swój klimat, ale... To nie jest ten klimat, który przyciąga moją uwagę, dlatego idziemy od razu na dół. Czekaj. Kolejne wejście. Tutaj też widziałem, że wszystko się sypie, dlatego musimy uważać. Ale każdy z tych pokoi ma inny klimat. W niektórych możemy znaleźć wyposażenie, w niektórych już nie. Tutaj też, zobaczcie, wszystko się sypie. O kurde, wszystko spadło. Materace, łóżka. Zobaczymy wyższe piętro. Może tutaj też nasz... Też nas zaskoczy czymś. Samotynki. Wszystko przegnite. Na warto wejrzeć, zobaczysz to. Głębiej trochę. O kurde. 2 piętra runęły. Ale jazda. Nie wiem, czy jest sens wchodzenia do góry. Widzieliśmy, jak to wygląda. Tutaj widać obsunięte schody. Schody są w miarę okej. O kurde. Jesteśmy tutaj, gdzie to wszystko runęło. Co? W środku budynku.
powoli będę kierował się już do wyjścia. Byliśmy w Świętochłowicach, w opuszczonej kamienicy. Pokazałem wam wszystko, co mogło mieć jakąś wartość lub oddawać charakter temu miejscu. Ale najwyższa pora wychodzić stąd już. Także na razie trzymajcie się i do zobaczenia.